Na początku tego materiału bardzo chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mnie finansowo. Przypominam, pieniądze zbieram na różnego rodzaju kursy, szkolenia związane m.in. z ziołolecznictwem. Fajna kwota się zaczęła zbierać, także dziękuję bardzo. I moi drodzy, dzisiaj ostatni materiał związany z uziemianiem. Pytaliście mnie, a co z drzewami, czy drzewa uziemiają? Więc ten materiał dzisiaj odpowie Wam na to pytanie. Co więcej, co dodatkowo nas uziemia, a czego byśmy się nie spodziewali, a także do których drzew, powiedzmy, bardziej warto się przytulać niż do innych. Co takiego jest w drzewie, co może sprawić, iż nie uziemimy się. Oczywiście, jeżeli chodzi o energetykę drzew, w to nie wnikamy, nie mam urządzeń do tego typu pomiarów. Czysto fizycznie będę sprawdzał, czy kontakt z drzewami, i nie tylko, ma wpływ na to, czy wolty, które będą przeze mnie przepływać, zmniejszą się, a może nie. Zobaczcie sami. Zapraszam. Miłego oglądania. Dotykam przewodu czarnego. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj wskazuje 0,06, nawet mniej, wolta. I teraz, kiedy dotknę przedłużacza, co się dzieje? No, widzicie, jak skacze? Natomiast, żeby mieć wolne ręce, wsadzę sobie ten przedłużacz do buta. 2 wolty przepływ przeze mnie. Co się dzieje, kiedy dotknę sobie liścia ziemniaka? Ha! Zobaczcie, jak spadło. Gdy dotknę obiema rękami, spadło jeszcze bardziej. Gdy obejmę ziemniaczka większą powierzchnią dłoni, super. Zobacz, prawie do zera. Ok. Ach, krokodylek piecze. Dobra. A teraz ostropest. Teraz ostropest. Wybierzmy sobie tego liścia. Kujący. Zobaczcie, jedną dłonią puszczam. Ha. Teraz 6 palcami puszczam. Ok, w tym momencie niech się ustabilizuje. Mamy około 7 V, 7,5. Jestem w gumowcach, odizolowany od ziemi, od wszystkiego. I teraz dotknę orzecha. Całą dłonią. Zobaczcie. Prawie do zera. Jedną dłonią. Gdybym dotykał 2, spróbuję jeszcze tak całą ręką. 0,4. No, jest szansa, że można by to wyzerować. Ja spróbuję teraz jeszcze zwiększyć tutaj woltaż. Ok, jest prawie 12, ponad 12. 13 ponad. Uwaga, dotykam ręką. Zobaczcie. Jeden z hakiem. Puszczam. Młode drzewo. Ok, niecały 1 volt. I spada. Ok, to jest młode drzewo. Warto się do niego przytulać z pewnością. Więc teraz pokażę Wam, do jakich drzew może lepiej się nie przytulać, z tego względu, że czysto fizycznie nie dadzą nam, no, chociażby właśnie tego uziemienia. Chodźmy. Wbijam pręta. Do pręta podpinam czerwony przewód. Sam będę trzymał się czarnego. Co się dzieje? Jestem w gumowcach, totalnie odizolowany od ziemi. Biorę przewód zasilający, który sprawi, że właśnie sprawił, że przepływ woltów przez moje ciało drastycznie wzrósł. Pojawił się i jest wysoki. Teraz tak, zrobię sobie jedną rękę wolną. Jak widzicie, więc przepływ mamy, jaki mamy. Jest, no, waha się w granicach 10 z hakiem. Teraz uwaga, dotykam gruszy, która ma już swoje lata.
Co się dzieje? No nic się nie dzieje. A wiecie dlaczego? Nie dlatego, że jest starym drzewem ta grusza. Dla pewności dotknijmy jeszcze jakieś roślinki. O, tutaj mam glisnika. Uwaga, dotykam glisnika. Jak widać, coś się działo. Zobaczcie, dotykam tutaj kwiatów. Delikatnie. A już efekt uziemienia jest. Teraz dlaczego to drzewo nie działa w ten sposób? Ano z prostej przyczyny, moi drodzy. Kora. Tutaj jest kora, gruba kora, która no, nie przewodzi. Martwa tkanka skutecznie izoluje nas od tego, żeby pobierać energię uziemiającą z tego typu drzew. Czyli to sugeruje, iż warto się uziemiać, czy warto dotykać się drzew, które mają delikatniejszą korę. Tak jak brzoza. Chociaż stare brzozy też mają taką stwardniałą, grubą korę, więc szukamy drzew w miarę młodych i z delikatną korą. Nie z taką zgrubiałą, wysuszoną. Ok, zobaczcie. No coś się tutaj dzieje, ale tak niewiele. Spróbuję. O, tutaj jest ścięta gałąź, czyli jest bezpośredni będzie kontakt. Chociaż też już trochę wysuszony, ale bardziej z drzewem. Uwaga. No, zobaczcie, widzicie? No, połowę spadło. Dotykam tylko miejsca pościętej gałęzi. Taki sęk. Dwoma palcami puszczam. Podwoiło się. O, moi drodzy, idę zerwać sobie troszeczkę jarmużu. Czy urządzenie coś zarejestruje? Nie widzę, co się dzieje, więc muszę później zobaczyć. Dotykam, zrywam teraz, powiedzmy sobie, jarmuż. Widzicie coś? No, z pewnością widzicie. A teraz sałatę lodową. Coś się dzieje? Z pewnością coś się dzieje. Nie. Może pozyskam trochę soku z glistnika. Albo na razie nie. Ale dotykam glistnika. Dotykam liści glistnika. Teraz czas na podsumowanie, ale z racji tej, że już jestem daleko od przewodów. Odrzucę go tu jeszcze. Dobra. Mogę się po prostu uziemiać, stojąc bezpośrednio na ziemi. Czego, moi drodzy, dowiedzieliśmy się z tego materiału? Że jakikolwiek kontakt z naturą, z roślinnością w tym przypadku, kiedy jesteśmy totalnie odizolowani od ziemi za pomocą butów, to mimo wszystko, dotykając różnych roślin, w tym momencie jesteśmy poddawani działaniu uziemiania się. Być może jest to odpowiedź na pytanie, co takiego mają rośliny, co takiego mają drzewa przede wszystkim, bo o tym wiemy najwięcej, kiedy się do nich przytulamy. Być może właśnie odczuwamy dobroczynny wpływ uziemiania się poprzez drzewa. Być może coś więcej. Nie wnikamy. Fajna rzecz. To powinno chyba nam wszystkim dać do myślenia, do zrozumienia, co należy robić, szczególnie w czasach, kiedy kontaktu z naturą nie mamy. Chociaż możemy sobie tak mówić, ale nawet jak mieszkasz w bloku na osiedlu, zawsze jest gdzieś trawnik i zawsze jest gdzieś miejsce, gdzie dzieci mają plac zabaw. Dorośli usiąść na ławce, zdjąć buty albo oprzeć się o drzewo. Żaden problem. Natomiast też pojawia się tutaj ciekawa rzecz, ostrzeżenie, dlaczego nie powinno się stać podczas burzy pod drzewem. No właśnie dlatego, że drzewo jest uziemieniem. Więc gdyby piorun walnął w takie drzewo, a my byśmy byli w pobliżu niego, no to moglibyśmy niestety, ale dostać rykoszetem lub bezpośrednio, no co wiadomo, skończyłoby się prawdopodobnie wielkim nieszczęściem. Myślę, że to wszystko w tym temacie, więcej chyba z tego nie wyciągniemy, ale jedna najważniejsza rzecz,
miejmy kontakt z naturą, po prostu dla naszego dobra. Te dodatnie ładunki, o których mówi nauka, których w nas jest bardzo dużo, kumuluje się szczególnie wtedy, kiedy no nie uziemiamy się, nie mamy możliwości zdjęcia tych ładunków, plus, minus. To wszystko musi być w równowadze. Więc pytacie, dlaczego warto się uziemiać. Tak jak mówię, mądrzy ludzie mówią, iż musimy wyrównywać w sobie potencjał. Te ładunki dodatnie, których jest dużo, szczególnie kiedy jesteśmy w mieście, kiedy nie mamy kontaktu z naturą, jest ich tak dużo, że mogą powodować u nas szkodę. Dlatego warto się uziemiać. Róbmy to z głową, mądrze, ale i odwagi. Słuchajcie, no, prosta sprawa. Ogródek, łąka. To wszystko nas uziemia. Bardzo dziękuję, moi drodzy. Jak macie pytania, komentarze, śmiało pod filmem lub też do mnie na maila bezpośrednio. adamkrzysztofkrawczyk@gmail.com. Tam jest większa szansa, że odpowiem na jakieś pytanie. A oczywiście dla wspierających jest ta opcja, że mają pierwszeństwo i, że tak powiem, jestem w stanie przeznaczyć im więcej czasu na różne rozmowy. Także pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.